Nowenna za dusze czyśćcowe według świętej Małgorzaty Marii Alakok. Dzień drugi. O boskie serce Jezusa, przechodząc przez czyściec w Twoim towarzystwie, poświęcamy Ci wszelkie dobro, jakie z pomocą Twojej łaski już uczyniliśmy i jeszcze uczynimy w ciągu dzisiejszego dnia. Prosimy Cię także, abyś ofiarował wszystkie swoje zasługi tym świętym duszom. A Wy, święte dusze czyśćcowe, w tym samym czasie, proście za nami z całej swojej mocy, by wyjednać nam łaskę życia w miłości i wierności naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, abyśmy, nie stawiając oporu, odpowiedzieli na Jego pragnienia względem nas. Amen. W myśli na chwilę stąpmy do czyśca, w miłości serca Jezusa i obfitości Jego łask. Ileż dusz właśnie teraz zaczyna tutaj swoją bolesną niewolę, są jednak szczęśliwe że na zawsze uniknęły piekła są zbawione ale też przez pewien czas muszą żyć na wygnaniu z dala od swojej niebiańskiej ojczyzny święty zastęp niemal całkowicie oczyszczony szykuje się właśnie dzisiaj by ulecieć do nieba dajmy tym duszom ostatnie wsparcie które przyspieszy ich radosne wyjście o parę chwil i prośmy je aby pamiętały o nas w wiecznym królestwie Zmiłuj się nade mną Boże w swej łaskawości. W ogromie swego miłosierdzia wymasz moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, także się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie. Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka. Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. Naucz mnie tajników mądrości. Pokrop mnie izopem, a stanę się czysty. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Spraw, bym usłyszał radość i wesele. Niech się radują kości, któreś skruszył. Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymasz wszystkie moje przewinienia. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym. Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. O i uwolnij mnie, Boże mój Zbawco, niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość. Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał. Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. Panie, okaż Sionowi łaskę w Twojej dobroci, odbuduj mury Jeruzalem. Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia, wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu. Dzień drugi. Czego Wam żal, święte dusze czyścowe? Po ziemi, którą opuściłyście. Żałuję roztrwonionych dóbr, majątku, zdrowia, talentów, pozycji w świecie. Wszystko to byłoby dla mnie potężnym środkiem zbawienia, gdybym chciał się tym posłużyć na chwałę Boga. Wszystkie te dobra rozwiały się w moich oczach w chwili śmierci. Ach, gdybym dzisiaj był bogaty w te przymijające dobra. Czegóż bym nie oddał, aby choć trochę zwiększyć chwałę, jaką Bóg przeznacza dla mnie w niebie i aby tu, na ziemi, rozszerzyć nabożeństwo do Jego Najświętszego Serca? Wy, którzy na ziemi jeszcze dysponujecie jakimś majątkiem, będziecie musieli zdać z Niego sprawę. Pomyślcie o tym. Używajcie Go sprawiedliwie, pobożnie i z miłością. Spłaćcie swoje długi wobec żyjących i wobec zmarłych. Módlmy się. Błagamy Cię, Panie Boże Wszechmogący, przez drogocenną krew Jezusa przelano podczas Jego męki. Uwolnij dusze czyśćcowe, a szczególnie te, które najszybciej mają wejść do Twojej chwały, aby już od teraz błogosławiły Cię przez całą wieczność i mogły nieustannie wstawiać się za nami. Amen. Ciche serce Maryi, bądź naszym zbawieniem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.